To był nieplanowany w tym roku zakup, ale w związku z sytuacją związaną przede wszystkim z epidemią, z koronawirusem i zwiększonymi potrzebami naszego szpitala, zarząd powiatu zdecydował się wyasygnować nieplanowane 400 tysięcy na zakup nowej karetki. Jest to ten jeden z elementów do walki z koronawirusem. Jest to karetka systemowa kategorii P, czyli z obsadą dwóch ratowników. Dzięki niej możemy w sposób szybki dotrzeć do pacjenta i szybko go przetransportować do szpitala. Element podstawowy, element niezwykle ważny, element, który musi być najwyższej jakości. Najnowszy Mercedes, najnowszy nabytek szpitalny z nowoczesną zabudową, z nowoczesnym sprzętem medycznym w sposób szybki, bezpieczny, o najwyższej jakości, może ratować stany zagrożenia życia, stany zagrożenia zdrowia. To jest kolejny wydatek w tym roku przekazany na rzecz szpitala, bo przypomnę, że też zadysponowaliśmy pieniądze na niezbędne prace remontowe związane w szpitalu. Po części były one związane z tą sytuacją epidemiologiczną, która w naszym kraju od marca niestety już trwa. Należy przypomnieć, że oprócz karetek z systemu ratownictwa medycznego posiadamy jeszcze dwie karetki wymazowe, na których tak naprawdę będzie się skupiać fundament walki z pandemią. Oprócz tego jeszcze posiadamy własne karetki transportowe. Modernizacja taboru naszego jest absolutnym priorytetem dla szpitala. Dzięki temu raz, że pacjenci mogą się wtedy czuć bezpiecznie, ale przede wszystkim, co jest ważne, personel medyczny musi mieć dobre warunki pracy. Teraz przygotowujemy następne wnioski na dofinansowanie kolejnych inwestycji w szpitalu, między innymi na zbilansowanie, sfinansowanie budowy nowej części szpitala, nowego budynku szpitalnego przeznaczonego na potrzeby oddziału zakaźnego. Mało wyjazdów. Najbardziej skuteczne.